Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rockboy. Zapraszam na kontynuację naszej przygody w grze Alan Wake 2. Życzę miłego oglądania. Okej, w ostatnim odcinku skończyliśmy sobie tutaj w tym pomieszczeniu. Tak jak wiecie, mieliśmy dość spore problemy z odnalezieniem przejścia tutaj na tą stację metra, ale wszystko jednak się udało. Byłem tam trochę zagubiony na poprzednim odcinku. Dość mocno tutaj gra nas, że tak powiem, zagmatwała, ale już jest wszystko ok. O, widzę, że tutaj czekają na nas znowu ci nieprzyjemni goście, także spróbujmy sobie tędy przejść. Kontynuujmy naszą przygodę. Ok, mamy tutaj te strzałeczki. Jeszcze zajdźmy sobie tutaj, może tutaj coś będzie ciekawego. Tylko pytanie, czy tam nas prowadzi do celu misji, czy tam jest coś dodatkowego? No dobra, sprawdźmy na razie tutaj. Co chwilę ktoś nas próbuje tutaj, wydaje mi się, zaatakować. Nas skieruj na spiralę. No dobra, ale czy tu mogę jakoś wejść? Wake, wake, tak jest. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze tam. Poeksplorujmy te tereny, tak żeby znaleźć wszystko, co się tutaj znajduje. Coś sobie, ktoś sobie co chwilę tutaj coś nuci. O, kto to jest? O kurde, czy to jest ten policjant, który zaginął na posterunku, jak robiliśmy sekcję zwłok? Chyba tak. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man though. Cholera, co on tutaj robi? You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. O super, na pewno nam się przydadzą jakieś rzeczy. Kim jest ten zagadkowy gość? Oh, wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Dor. The talk show host? No. Dor. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Okej, jestem mocno zaskoczony, że go tutaj spotkaliśmy, ale dobra, może się po prostu przeniósł do świata tej książki, świata Alana. Sprawdźmy, co tu mamy, lekarstwa i baterie, super, na pewno się przyda. Sprawdźmy, co on tutaj ma. A faktycznie gościu wygląda jak ten, który prowadził to talk show. Sprawdźmy sobie mapę. Okej, mamy zaaktualizowaną. Studio talk show, tak, tu gdzie byliśmy. Tutaj to. Mamy pełno zaznaczonych miejsc z pytajnikami. Na pewno sobie tam przejdziemy do nich. Jeszcze trochę części nieodkrytych. Okej. Dobra, wróćmy sobie tutaj. Czy jeszcze coś możemy, o coś go możemy zapytać? Nie. Coś do zebrania również chyba nie. Dobra. Przejdźmy sobie dalej. Do zobaczenia. Dobra, czyli tutaj już nic nie znajdziemy. Wracamy w takim wypadku do tych strzałek. Tu też nic nie ma. O, właśnie. Tu jednak coś było. O, apteczka, na pewno się przyda. Tym bardziej, że to jest duża, więc nam sporo życia przywróci. Życia, zdrowia. Możemy się jakoś wspiąć? Nie. No, on się nie potrafi wspinać. Może jakoś trzeba zaskoczyć. No dobra, przejdźmy sobie tędy w takim wypadku. Czy on nas zaatakuje? Dobra, przejdźmy teraz. Czy się uda? Dobra. Udało się. Na pewno tam trzeba przez te drzwi przejść. Oczywiście, że tu musiało coś być. No tak, musiało coś być, ale nie musiało być coś w środku. Super. Otwórzmy sobie te drzwi. No i teraz pytanie, bo tutaj mamy drabinkę, czy możemy po niej wejść? Możemy. To może najpierw tam, bo tam są te strzałki, a te strzałki zazwyczaj oznaczają jakąś dodatkową zawartość. Możliwą do znalezienia. Uruchom echo, podchodząc do niego pod odpowiednim kątem. Okej. Okay. Po jednym kątem. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jest kolejna skrzyneczka. I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. Wiecie co? Jeszcze sobie przejdźmy tam, jednak z powrotem, bo wydaje mi się, że jak już tam zeskoczymy, to nie będzie odwrotu. Aczkolwiek mogę się mylić, ale jednak chciałbym tutaj też zobaczyć, co mamy ciekawego. Może są zamknięte te drzwi? Zaraz się przekonamy. Otwarte. Drzwi są otwarte, tylko czy my tu coś znajdziemy ciekawego, przydatnego? Nic tu na razie nie ma. Jest skrzynka kolejna. Super. Czy możemy tu przejść? Możemy. Możemy tu przejść, ale możemy również iść tam. Także sprawdźmy sobie najpierw to miejsce. Czy tu coś jest? Kolejna drabinka. Jezu, jakie to jest zagmatwane. No nic, dobra, przeszukajmy sobie wszystko tu. O! Dobra, czyli tutaj można sobie przeskoczyć między tak jakby dwoma światami. Tu możemy to otworzyć. Dobra, mamy zdecydowanie zbyt wiele przejść. Zbyt wiele miejsc, do których możemy teraz iść. Ale po kolei. Gra nam oferuje bardzo wiele ścieżek. Sprawdźmy sobie wszystkie tutaj miejsca po kolei. Zróbmy sobie teraz ten przeskok pomiędzy tak jakby światami. I pstryk. Okej. O cholera. Na razie nie. Na razie poczekajmy. Przyjdzie na to czas. Wejdźmy sobie tutaj na górę. Zobaczymy, co mamy tu. Na pewno jakieś rzeczy się trafią. Nic nie było. Tutaj może coś. Patrzcie, kolejna strzałka. I teraz pytanie, czy my mogliśmy tu wejść tam z góry jakoś, czy nie? No tu i co teraz? Tu mi pokazuje. No tak, okej, to mi pokazało. Czy to na pewno to? Puste, dzięki za strollowanie. Tu są jakieś... Aha. Jak ja to mogę? Czekajcie, tu jest... Nie. Jak tak patrzę na to, przybliżam, nic się nie dzieje, ale... O. Znaleziono słowo wojny. A cóż to jest? Słowa mocy. Twój pisarze niedostępny. Słowa mocy pozwalają uczynić Wake'a silniejszym. O, super. Możesz przypisywać je w pokoju pisarza. Oczywiście, że tak. Słowa wojny, słowa broni. O kurde, kolejne jakieś ulepszenia tak jakby. Słowa wojny. Zwiększa obrażenia zadawane przez ostatni nabój w bębnie rewolweru o 25%. Pomaluj miasto. Zwiększa obrażenia zadawane za pomocą dubeltówki o 25%, kiedy trafisz kilku wrogów jednym strzałem. O, to przy dubeltówce na pewno będzie dobre ulepszenie. Oraz karma wraca. Przywraca 15% maksymalnego zdrowia po bezpośrednim trafieniu z rakietnicy. Co by sobie tu zabrać? Na razie weźmy sobie to. O, i to się jeszcze zwiększa potem, czyli to jest tak w taki sposób ulepszane. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Dobra, czyli warto było tutaj przyjść. Rozumiem, że ta strzałka prowadziła tutaj, tak. Dobra. W takim razie wróćmy sobie tam jeszcze do tej drugiej strzałki. Być może tam będzie dostępne kolejne takie słowo mocy. Także nie omijajmy sobie ich. Tym bardziej, że ulepszają naszą postać. Także wróćmy sobie tam. Jest tyle przejść. Będziemy mieli tutaj co robić. Na pewno nie będzie to nudny etap. No znowu ci panowie. Dobra. Dobra, trochę podświetleni. Dobra, nic mi nie zrobię już raczej. Gdzie to było? Gdzie to było? Boże, nie, gdzie ja tutaj idę? Ajajaj. Czy to po drabince trzeba? Dobra, wspinajmy się. Ładnie wygląda ogólnie to miasto, taki turbo mroczny klimat. No proszę bardzo. Agent Casey. Ruchom echo. Cały czas to echo. Da się tu zaskoczyć? Nie da się. Cholera jasna. Myślałem, że się da. No dobra, ale jakie echo? Gdzie tu jest jakieś echo? A tu coś jest. You thought you had it tamed, that you knew what the hell you were doing. Your last mistake, unless you got lucky. And you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time, let your mind wander. And the fire escape that was meant to be your getaway route was gone. It was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along the way. The city was coming to finish you off, and there was nowhere left to run. Bardzo to wszystko optymistyczne. Dziękujemy za takie przedstawienie sytuacji. Hard case. Ok. Czyli co? Tutaj to echo uruchomiliśmy. Tu w takim razie nie wejdziemy na razie. No i jak to? To jak ja mam się tam dostać? Ciekawe. Może jakoś z tamtej strony. Albo z tamtej gdzieś będzie wejście. W takim wypadku. O, to jest kolejne, no właśnie. Czyli miałem rację co do tego, ale jak tu to teraz... O, uda się? Pięknie, udało się. No dobra, czyli nie trzeba zaskakiwać, ale tak czy siak nam się udało. Słowa lampy. Główna atrakcja. Przywraca 50 zdrowia za każdą sekundę, kiedy używasz wzmocnienia latarki na wrogich cieniach. O, to chyba bierzemy od razu. Oślepiający blask daje 10% szansę na ogłuszenie wroga wzmocnieniem latarki i szczęśliwy traf daje 25% szans na odzyskanie ładunku latarki przez zabicie wroga. Weźmy sobie to. Odzyskanie zdrowia na pewno będzie przydatne. Super, udało się to zdobyć. Także wracamy sobie tam. No i widzicie, warto tutaj naprawdę w każde miejsce zaglądać. Bardzo dużo jest takich skrzyneczek poukrywanych, czy tak jak teraz znaleźliśmy te słowo mocy. Także eksploracja w tej grze jest bardzo ważnym elementem i na pewno jest opłacalna. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Co tu mamy? Tu już jest ściana, więc nie przejdziemy. Czy to jest... Aha, to jest to wyjście. Tak. Tutaj zmieniamy to w ten sposób. Dobra. W takim wypadku, jeśli tu wróciliśmy do punktu, w którym już byliśmy, wróćmy sobie tam. Możliwe, że jednak trzeba będzie przejść przez tą grupkę cieni. Przy tym... przy tej taksówce i radiowozie. Dobra, przeskakujemy. Pyk. Dobra, jest ich tutaj trochę. Oj. Jest ich tu bardzo dużo. Aha, jeszcze jeden się uruchomił. O, cholera. Dobra, tego się nie spodziewałem. Szybko, ładuj. No, dawaj. Dobra, udało się. Ale mam cela. Dobra, udało się. Nie wyszło to najlepiej, ale się udało. Najważniejsze zostaną załatwieni. O, kolejna strzałka. Czyżby coś na górze? Tylko gdzie? Na górze, że... Ale co tu mamy? O, pięknie ukryte. Kolejne słowo mocy. Wspaniale. Sława broni tym razem. Ruletka daje 5% szansę, że nie stracisz naboju strzelając... Ohoho! Przestrzeń osobista sprawia, że strzelba Alana odrzuca wrogów 15% mocniej, ale nie mamy jeszcze strzelby. I słoneczne niebo. Zwiększa pole rażenia rac do rakietnicy o 25%. Weźmy sobie ruletkę. Na pewno przyda się jakaś taka minimalna szansa na odzyskanie amunicji. Okej. Super, udało się. Czy tu jednak teraz przejdziemy? No panowie, panowie! O cholera, ale was tu jest. Czyli na pewno dobrze zrobiłem. Mówię, że nie bardzo. Dobra, ale co nam to dało, jak tutaj się zamieniliśmy? Dawaj, 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 no. O cholera. Niech tu jest. Nie no, nic nam to nie daje. Dobra, spadamy stąd. Tu jest ten radiowóz. Tu jest przejście teraz, no właśnie. Ja ślepy jestem, czy co? Może faktycznie nam się... Nie nada się? No da się, co ja robię? Ale tu wracamy do tego miejsca. Tak naprawdę. I co teraz? Gdzie nas gra teraz chce poprowadzić? Cele, to, tutaj. Użyj światła, by wejść na stację przy Calder Street. No dobra, okej. Tylko ta stacja jest gdzie? Mapę sobie włączmy. Tablica, mapa. My jesteśmy tu. 100. Tam jest jeszcze jedno echo. Tam ciekawe miejsce, cholera. No dobra, ale jak przejdziemy tutaj jeszcze do przodu, tak? Dobrze, że tutaj patrzę. Tak jest, tu są ci... Nie no, tu jest już ściana. O nie, 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 kolego, kolego. Nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia, co ty to... O, czytuję tej... Widziałem strzał. Nie no, kolego, dobra, chcesz się bić? Twój wybór. O cholera. Dobra. Załatwiony. Musimy się uleczyć. Weźmy sobie te lekarstwa. Na pewno dodajmy sobie tych parę rzeczy do szybkiego wyboru. Szybki wybór, weźmy sobie pod dwójkę. Patrunek sobie weźmy pod trójeczkę. Okej. Tutaj patrzcie, jest strzałka. U góry coś. Tu jest. Ha, ale to jest poukrywane. Oho. Pięknie. Kolejne słowo znalezione. Słowa działania. Zwiększa obrażenia zadawane wrogom z małej odległości. Sprawia, że Alan jest 20% trudniejszy do wykrycia. To mi się przyda. Biorę to. Bo jednak dość mocno nas tutaj wykrywają. Dobra, tutaj wyczyściliśmy. Stacja przy Caldera. Tam mnie tylko jeszcze to martwi. Tu jest ta zmiana świata. I tu jeszcze coś jest. Sprawdźmy to w takim razie. Tak, żeby sobie wyczyścić mapę. No dobra. No i okej, tu jest tu. Tak, tylko dalej. Czy coś tutaj, ta drabinka może jakoś? Nie tutaj. To gdzie? Gdzieś tu. Kolego, idź mi stąd. O, tutaj, okej. O, super. Czy to jest granat błyskowy? Tak, jest. Nie mogę tej taśmy wziąć, okej. Dobra, ekwipunek, jejku. Nie no, latarkę to włącz, kolego, co ty robisz? Dobra. O, mamy jeszcze sobie tak, wróćmy tu. Tam jest jakieś ciekawe miejsce, tu jest echo i jeszcze coś do sprawdzenia, dobra. Dobra, kolego. O, tu coś mamy. Sprawdźmy sobie to. Uff, baterie. Boże, jak dobrze. Dobra, tu wejdźmy na górę. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Czyli ominąłem tę drabinkę. Co to jest? O. Jest. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin like Tapiał Jacka Daniels. Jedna z najlepszych. Scar tissue on my heart. The rain never stopped falling. And I never stopped drinking. Kolega chyba sobie za bardzo wziął do serca tę terapię Jackiem Danielsem. No cóż, trzeba uważać. Dobra, czy tu jakoś przejdziemy? Nie. Tu odkryliśmy to echo. Tak jest, to było to. Ale jeszcze mamy tutaj. Tutaj i tutaj mamy miejsca, które trzeba odwiedzić. I to ciekawe miejsce. Okej. O właśnie, jest ukryta walizka, super, raca, lekarstwa, amunicja, pięknie. Przypiszmy sobie tak, weźmy sobie racę na szybki wybór i weźmy sobie ją pod jedynkę, tak jest. Czyli tak, tutaj to miejsce mamy ogarnięte, tutaj jeszcze jest jedno ciekawe, tu jest pokój wytchnienia. Zróbmy sobie szybki zapis. Szybki zapis ma być. Okej. Tu mogę coś przechowywać, ale tak naprawdę nie mamy na razie potrzeby. Mamy jeszcze sporo miejsca w ekwipunku. Także wszystko jest ok. Tu jest, czy to jest ten ciekawy... Tak, ale tutaj już byliśmy tak naprawdę. I tu jest ten nasz, można powiedzieć, zaginiony oficer policji. O, ale tutaj. Zapamiętaj, byłem w kostnicy. Miałem przekazać dowody FBI. Dor przeniósł mnie tutaj do tego snu. Dlaczego? Kto, gdzie, dlaczego, jaki motyw i dlaczego ja? Fakty, uciekający czas, brak pamięci. Do tej pory. Czy zawsze się tu zjawiałem? Czy zapomnę, kiedy się wydostanę? Porwany, kosmici, Dor. UFO, wielościany, sny, ja, ale nie ja, ludzie, których znam, ale są inni, rudowłosa kobieta. Wygląda to na ten moment jak jakiś, nie wiem, po prostu coś, co nie ma większego znaczenia, bo tak naprawdę mamy tutaj jakieś pojedyncze słowa zapisane. No cóż, może temu panu się coś pomieszało. No dobra, ale tutaj mamy to ciekawe miejsce, nie odznacza nam tego. Możliwe, że będziemy tu wracać po prostu jeszcze. Okej. W każdym razie sprawdziliśmy sobie przynajmniej tę tablicę. Okej. To mamy ogarnięte. W takim razie przejdźmy sobie do tych miejsc. Bo tam nas coś jeszcze czeka i przy studio talk show. Okej. Także zaraz tam wracamy. A few moments later. The door was locked. Nie mamy jak wejść na razie. Drzwi zamknięte, ale mamy ten... O. Tak jest. Musiało to coś być. Bliżej, dalej. Dość blisko jestem. Pod odpowiednim kątem. O. Pięknie. Mamy kolejne słowo mocy. Słowa naprawy. Zwiększa maksymalne zdrowie 15%, zwiększa maksymalną ilość życia przywracaną w bezpiecznych miejscach i przywraca 50% maksymalnego zdrowia, gdy odkryte zostanie nowe słowo mocy. Nie, maksymalne zdrowie sobie weźmy. Zdecydowanie najbardziej się na razie przyda. Czyli tutaj mamy to ogarnięte i zostaje nam jeszcze jedno miejsce, prawdopodobnie też ze słowem mocy, mianowicie tutaj. I to było to miejsce, w którym chyba znaleźliśmy postrzelonego Casey'a, przynajmniej tak nam to przedstawiała gra. Albo tak nam próbowała przedstawić to książka Alana. To jest gdzieś tutaj. Mamy te strzałki, czyli te strzałki nam... Czemu ja tego od razu nie widziałem? Mamy to. Kolejne słowo naprawy. Jeszcze sobie zwiększy maksymalny. Na pewno się przyda. Ok. I teraz pytanie, czy jeszcze tu... Nie. Czyli to było tak naprawdę... Tak, to jest ten błędny labirynt. Jeśli dobrze... Dokładnie tak. Mamy ogarnięte. Ok. Wszystkie... Tak jakby znajdźki, które mogliśmy na ten moment ogarnąć, mamy ogarnięte. Zostaje nam powrót na stację. Ok, wracamy na stację. 1 hour later. Okej, udało mi się to ogarnąć. Musiałem pobrać tak naprawdę światło z jednego z miejsc, w których mamy te przeskoki za pomocą pstrykacza. Udało mi się je pobrać z tego radiowozu, który tam mieliśmy. W momencie, w którym ta lampa nam się tutaj świeci, no nie zwróciłem na to chyba wcześniej uwagi, to możemy tak naprawdę przeskakiwać. Okej, idziemy dalej. Pięknie. I zbadajmy sobie tę stację. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Miałem bilet, dokładnie tak. Baterie, super. Czy tu coś jeszcze będzie? Fragmenty mapy, czy co tu jest? Aha. Bilet na metro, wchodzimy. Tikecik skasowany, proszę otwierać. Super. Stacja Calder Street. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Chcę pobrać to teraz? Nie. Muszę przejść w ten sposób. An FBI agent had come here before me on the trail of a Nightingale. He'd gone missing. Presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. To pierwszy element fabuły pochodzący z echa. Możesz wpisać go do rzeczywistości na tablicy fabularnej. Jezu, jakie to jest wszystko zagmatwane. Ale przejdźmy sobie do tej tablicy. Wybierz element fabuły agent FBI i aktywuj go za pomocą Enter, żeby przepisać rzeczywistość na stacji przy Caldera Street. Okej. Zapali go. Ślady krwi prowadziły do pogrążonego w ciemności tunelu. Wow. The plot changed the details of the world. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Ja pierdzielę, jaki tu jest mindfuck. On sobie tworzy tą powieść i ona zmienia świat tutaj w grze. Masakra. Ale pomysł na grę, naprawdę. No dobra, ale nie omieszkam sobie tutaj przeeksplorować troszkę. No jak zamknięte. Jajaj. Nie podoba mi się, ale tutaj szafeczki są. Pusto. A tu? Ej, pusto też. Co to ma znaczyć? Metro sobie tu stoi, no nic, no nic. Nie tym razem, nie tym razem. Idźmy w takim razie do przodu. Eksploracja się nie udała. Aha, a tu co jest? The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. Pochłonęła go w całości. Zakrwawiona odznaka. Klucz. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Idziemy. Czyżby to był ten tunel, który nam się pojawiał, jak byliśmy w kolizji? Chyba tak. Lost. Ach, Lost. Jaki to był wspaniały serial. The blood trail continued deeper into darkness. Głębiej ku ciemności. Dobra, skręćmy sobie, bo tutaj panowie nas nie będą chcieli przepuścić. O, jakieś miejsce zbrodni. I teraz pytanie. Czy tu iść? Czy wrócić tam do tych panów? Na pewno tam wrócimy. O kurde. Wow. Co to było? No, a mnie też nie. Dobra. Dotarliśmy do bezpiecznego miejsca. Znowu mamy pudełeczko na buty. Jakaś skrzynka? Coś takiego? No nic, nic, nic. Nie tym razem. Dobra, zakończmy sobie ten odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Udało nam się trochę ogarnąć dzisiaj temat. Na pewno wiemy już lepiej, jak sobie radzić z tą lampą. Jak wygląda świat tutaj z perspektywy Alana. Jak sobie on tworzy, jak zmienia ten świat tak naprawdę. Za pomocą tych elementów fabuły, które może tam dodawać. Mega fajnie to wszystko wygląda. Bardzo fajnie się w to gra. Wciągająca jest naprawdę fabuła. Także tak, zróbmy sobie zapis. Tym razem ten. I co? Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy. Hej!